Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym trendowi DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowanym finansom. Jest to szósty odcinek całej serii. Jeśli nie miałeś okazji zobaczyć wcześniejszych, to przypomnę tylko, że na moim kanale jest dostępna specjalna playlista, na której te odcinki właśnie są agregowane, także zachęcam do prześledzenia filmów w odpowiedniej kolejności, które dzięki temu umożliwią zbudować Ci obraz właśnie całego DeFi i w kolejnych odcinkach sukcesywnie będziemy przechodzić do ciekawszych, bardziej zaawansowanych tematów. Dzisiaj przedstawię, jak śledzić trend DeFi używając ogólnie dostępnych powszechnie narzędzi w internecie. Są to serwisy, które agregują właśnie informacje odnośnie aplikacji, a właściwie zdecentralizowanych aplikacji, które działają właśnie zgodnie z tym trendem. I pierwszą z takich stron jest zdecydowanie strona DeFi Pulse. Te strony umieszczę linki do nich oczywiście w opisie pod tym filmem, żeby każdy z Was, żebyś mógł sobie czy mogła te serwisy prześledzić, do czego oczywiście zachęcam. Trzeba z tymi serwisami się zapoznać, trzeba sobie tam je przeklikać, ułożyć samemu w głowie co do czego i kiedy. I dzięki temu będziemy mieć, myślę, że już solidne podstawy, aby kontynuować ten cykl w następnych odcinkach i tym samym zdobywać wiedzę z tego zakresu. Także strona DeFi Pulse. Tutaj mamy widok tak naprawdę na poszczególne działy całego DeFi. Mamy tutaj zagregowane poprzez zakładkę All. Następnie możemy sobie wyróżnić jedynie platformy pożyczkowe. Również mamy dostęp do prześledzenia tego, jak wygląda sytuacja na zdecentralizowanych giełdach, jak to się kształtują właśnie serwisy związane z instrumentami pochodnymi, jak wyglądają kanały płatności oraz serwisy poświęcone już konkretnym aktywom. Także tutaj po kolei postaram się przedstawić, co tak naprawdę te dane prezentują i jak należy to rozumieć. Weźmy może sobie najpierw wszystkie zagregowane wartości. Przede wszystkim zwracajmy uwagę tutaj na Total Value Locked, czyli to całkowita wartość w dolarach, która jest na obecny moment, że tak powiem, przechowywana właśnie w smart kontraktach, które tworzą projekty DeFi. Czyli na tę chwilę mamy to w wartości w wysokości 805 milionów dolarów i tutaj w prawej części wykres obrazujący zmienność tej wartości na przestrzeni czasu. Możemy śmiało stwierdzić, że tutaj trend jest wzrostowy, także liczba, wartość pieniędzy przechowywana w smart kontraktach odpowiedzialnych za realizację projektów związanych z zdecentralizowanymi finansami zdecydowanie na ten moment rośnie. Jeśli chodzi tutaj o tą zakładkę Dominance, to oznacza ona projekt, który przeważa w konkretnej kategorii. I tutaj w momencie, kiedy mamy wyświetlone, zagregowane dane ze wszystkich kategorii, ta zakładka informuje nas, że projekt właśnie Maker, że tak powiem, stanowi 56% użycia całego właśnie trendu DeFi, czyli jest on wiodącym projektem na ten moment w trendzie DeFi i w nim jest przechowywanych najwięcej na ten moment pieniędzy. Tutaj przechodząc jeszcze do tabeli, do konkretnych kolumn, oczywiście główny protokół, na którym te projekty są budowane, to jest na ten moment Ethereum. Następna kolumna to kategoria, którą tutaj przedstawiłem wcześniej i wartość pieniędzy, które są właśnie na ten moment zablokowane na konkretnym projekcie.
i oczywiście zmienność w przeciągu ostatniego dnia. Jeśli chodzi o platformy pożyczkowe, to tutaj również analogicznie do tego możemy tutaj zwrócić uwagę, że w samych platformach pożyczkowych na ten moment jest prawie 600 milionów dolarów ulokowanych i Project Maker tutaj również przeważa w prawie 80% nad pozostałymi platformami umożliwiającymi właśnie dokonywanie, pożyczanie właśnie tokenów na poszczególnych platformach. Jeśli chodzi o zdecentralizowane giełdy, to na ten moment mamy w nich ulokowanych prawie 60 milionów i tutaj największym projektem w tej kategorii jest giełda Uniswap. Instrumenty pochodne tutaj zdecydowaną większością przeważa projekt Synthetix. Widzimy bardzo dużą różnicę, 98% ponad, jeśli chodzi o przewagę tego projektu nad konkurencją w tej kategorii. Kolejny element, czyli kanały płatności, i tutaj również zdecydowanym konkurentem jeżdżącym tak naprawdę pozostałe podmioty w tej branży jest Lightning Network, współpracująca tutaj z Bitcoinem. Jeśli chodzi o aktywa, to mamy tutaj projekt WBTC. Jest to projekt, który pozwala na odwzorowanie wartości Bitcoina na platformie Ethereum w stosunku 1 do 1, co umożliwić ma po prostu zwiększenie płynności w wymianie BTC na poszczególnych projektach bazujących właśnie na protokole Ethereum i do tego ten projekt tak naprawdę jest potrzebny. To była pierwsza zakładka rankingi, kolejna lending. Tutaj mamy informacje o platformach pożyczkowych i o konkretnych projektach zaangażowanych w te właśnie platformy, a podzielone to jest względem właśnie kolejnych tokenów, kolejnych kryptowalut. Tutaj niezwykle ciekawym wskaźnikiem jest wskaźnik interest per year, który jest wyliczany poprzez właśnie pomnożenie wartości związanej z prowizją za udzieloną pożyczkę, czyli w momencie, kiedy my pożyczamy poprzez tą daną platformę i wraz z całkowitą wartością niespłaconego zadłużenia. Czyli mnożymy te dwie wartości i otrzymujemy wskaźnik interest per year, który właśnie sugeruje nam i pozwala wskazać, jakie jest zaangażowanie kapitału właśnie w branżę pożyczkową w oparciu o konkretny projekt funkcjonujący właśnie w oparciu o znowu konkretną kryptowalutę, konkretny token. Także sytuacja wydaje się trochę może skomplikowana, jednak myślę, że gdy każdy zastanowi się chwilę, to jest sobie w stanie to bardzo dobrze i szybko poukładać w głowie, do czego te tak naprawdę poszczególne tutaj opcje i wskaźniki służą. Z ciekawych rzeczy tutaj oczywiście możemy również pofiltrować wielkości względem konkretnej kryptowaluty i otrzymać oczywiście wartość w dolarach, jaka na ten moment jest w danej platformie pożyczkowej zablokowana. Tutaj technicznie tak naprawdę tłumacząc, jak to wszystko działa, sytuacja jest myślę, że dość prosta. Każdy z tych projektów, tutaj odniosę się tylko do projektów bazujących na Ethereum, z czego tak naprawdę większość tutaj bazuje na Ethereum, mam tylko Lightning Network, który bazuje na Bitcoinie. Tak naprawdę każdy z tych projektów to jest jakiś smart contract na platformie Ethereum i dane te, konkretnie dane na przykład tutaj do wskaźnika Total Value Locked pochodzą poprzez okresowe pobieranie wartości zapisane na tych smart kontraktach. Tutaj DeFi Pulse pobiera to co godzinę.
a następnie mnoży przez aktualną wartość Etheru w dolarach i dzięki temu mamy wartość całkowitą zablokowanych aktywów, zablokowanych pieniędzy właśnie w smart kontraktach związanych z DeFi. Czyli krótko podsumowując, mamy smart kontrakt odpowiadający za realizację funkcjonalności DeFi, na przykład pożyczkowej. Wartość przechowywanych tokenów na tym smart kontrakcie jest systematycznie pobierana, wyrażona w etherach, pomnożona przez właśnie wartość etherów w dolarach i tym samym mamy tą wartość, która tutaj jest wyświetlana. Kolejna opcja na serwisie DeFi Pulse to taki prosty kalkulator pozwalający estymować potencjalny zysk, może tutaj w tym przypadku przychód wynikający z wykorzystania konkretnej kryptowaluty, konkretnego tokenu na danej platformie i w oparciu właśnie o odpowiednią ilość tego aktywa. I tak naprawdę tutaj widzimy, że mając 10 tysięcy tokenów DAI, możemy w ciągu miesiąca wyciągnąć z tego $56. I tutaj poszczególne serwisy mają oczywiście inne te wskaźniki, te prowizje, które otrzymujemy i estymują tak naprawdę wartość potencjalnego zwrotu. Oczywiście to jest tylko tak poglądowo, to w praktyce może się różnić i na pewno się będzie różniło. Także to powinniśmy traktować jako taki mniej więcej obraz tego, jaki rząd wielkości przychodów możemy wygenerować, korzystając z konkretnej platformy i wykorzystując na niej, a raczej nawet zamrażając swoje fundusze wyrażone w konkretnej ilości tokenów danego projektu na tej właśnie platformie. I to by było tyle, jeśli chodzi o serwis DeFi Pulse. Myślę, że bardzo istotny serwis pokazujący ciekawe wartości. Zdecydowanie każdemu tutaj z widzów, każdemu z Was polecam zapoznanie się z tym projektem, a właściwie może sugeruję, aby się z nim zapoznać. Myślę, że to jest warte poświęcenia chwili czasu. Kolejny projekt, już trochę mniejszy, ale wydaje mi się również ciekawy, jeśli chodzi o w tym przypadku stablecoiny. Oczywiście odcinek o stablecoinach w kontekście DeFi również jest w tej playliście, także zachęcam do zapoznania się. I tutaj mamy wyszczególnione najbardziej popularne stablecoiny, ich wartości, zmienność, cena oraz informacje to, z jakich giełdach, spośród jakich giełd te wartości są w tym momencie pobierane. Także tutaj również zdecydowanie od czasu do czasu warto tutaj spojrzeć, aby mieć świadomość tego, które stablecoiny tak naprawdę przeważają, które mają największą płynność i z którymi po prostu wymiana czy przejście na giełdzie po transakcji nie powinna wzbudzać problemów. Kolejnym serwisem, który tutaj chciałem przedstawić, jest serwis defirate.com i tutaj jest to taka baza wiedzy odnośnie projektów DeFi podzielonych na poszczególne kategorie. Mamy tutaj wyszczególnione serwisy pożyczkowe, mamy tutaj aktywa DeFi, mamy instrumenty pochodne i projekty bazujące na tych właśnie instrumentach. Mamy portfele, bardzo istotne w trendzie w ogóle w wykorzystywaniu projektów DeFi i w pracowaniu z tymi projektami jest posiadanie zainstalowanego rozszerzenia MetaMask w swojej przeglądarce, także tutaj również sugeruję sobie to zainstalować. Dodatkowa kolejna dziedzina, czyli zdecentralizowane giełdy. Co ciekawe, również platformy umożliwiające ubezpieczanie, no i oczywiście stablecoiny. Także tutaj, jeśli szukasz konkretnego projektu, a raczej projektu pracującego w danej branży, szukasz platformy pożyczkowej czy
portfela czy jakiegoś projektu związanego z instrumentami pochodnymi, jest to dobre miejsce, gdzie można się co nieco więcej o konkretnych projektach z tego serwisu dowiedzieć. Dodatkowo tutaj, jeśli chodzi również o DeFi Rate, mamy taką ciekawą matrycę związaną właśnie z platformami pożyczkowymi. Są to dosyć aktualne dane, również systematycznie pobierane, także powinny nam dawać pełen obraz tego, co tutaj się dzieje, gdzie najkorzystniej którą platformę wykorzystać w konkretnym celu. I jeśli na przykład chcemy pożyczyć, czy chcemy pożyczyć od kogoś, czy chcemy pożyczyć komuś, to tutaj również mamy możliwość wyboru takiej opcji i automatycznie możemy również stwierdzić lub zdecydować, w którym projekcie, w którym tokenie, za pomocą której kryptowaluty chcemy tej pożyczki dokonać. Automatycznie zostaje nam wyświetlony projekt, który w tym momencie daje nam największy zwrot z tej, powiedzmy, inwestycji właśnie poprzez pożyczanie innym użytkownikom danej platformy. Oczywiście tutaj również zachęcam do zapoznania się z tego typu serwisami i z opisem, który tutaj się znajduje. Dodatkowa sekcja w serwisie DeFi Rate to oczywiście stablecoiny, czyli te, które posiadają zabezpieczenie w walutach fiducjarnych, te, które opierają swoje zabezpieczenie w sposób zdecentralizowany, czyli o szereg kryptowalut i połączeń, powiązań między nimi. Tutaj również zbiór dosyć istotnych informacji w zakresie właśnie stabilnych kryptowalut. Kolejnym serwisem jest serwis DeFi Prime, tutaj również agregujący projekty. I tutaj tak naprawdę warto skorzystać z tego projektu, z tego serwisu, jeśli szukamy projektu w konkretnej dziedzinie. On tutaj agreguje tego typu właśnie projekty i możemy sobie zapoznać się, możemy przejrzeć te konkretne rozwiązania, pofiltrować je po odpowiednich parametrach i dzięki temu wybrać projekt, który powinien spełniać nasze oczekiwania. Tu oczywiście trochę trzeba przejrzeć, zapoznać się z samym tym serwisem DeFi Prime, aby w miarę swobodnie się po nim poruszać. I ostatni serwis według mnie godny zapoznania się, godny śledzenia, czyli LoanScan, to już typowo pod pożyczki, czyli monitorujący serwisy, na których możemy komuś pożyczać lub możemy od kogoś pożyczać daną ilość tokenów, daną ilość kryptowalut i przedstawiający nam właśnie opłaty związane z tymi operacjami na platformach pożyczkowych. Warto tutaj również zapoznać się z panującymi trendami na poszczególnych platformach, nad tym jak wygląda spłacanie tych pożyczek. Także ten serwis tutaj oferuje dosyć ciekawe wykresy, do których dane również są automatycznie okresowo pobierane na podstawie wartości tokenów przechowywanych w smart kontraktach realizujących funkcjonalność konkretnych projektów. Także tutaj zasada działania tego serwisu jest analogiczna jak DeFi Pulse, pokazująca trochę, jest w trochę innym kontekście i myślę, że to jest dosyć zrozumiałe, skąd te dane się biorą i co tak naprawdę oznaczają. Jeśli chodzi o przegląd projektów, które pozwalają nam monitorować, śledzić trend DeFi, na ten moment to już wszystko. Oczywiście jest tego typu serwisów znacznie więcej. W tym materiale przedstawiłem takie moim zdaniem podstawowe. Kolejne oczywiście będą bazowały na tych samych danych.
będą pokazywały wykresy może w trochę innej formie. Niemniej jednak, z czego byśmy nie korzystali, myślę, że warto przyjrzeć się takim serwisom, o ile oczywiście jesteśmy zainteresowani całym trendem DeFi, chcemy to poznać, zapoznać się, co tak naprawdę tam się dzieje, skąd się biorą tutaj te zyski, jak można zrobić i tak dalej. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych filmów z tej serii.